jeszcze Polska nie zginęła. Pomnik ku pamięci więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen stanął w miejscowości Miłoszów w powiecie lubańskim. W historię tego regionu wpleciona jest historia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i jego filii Hartmannsdorf, która istniała tu w latach 1944-45. Najserdeczniej w tym miejscu pozwólcie Państwo, że powitamy wszyscy ostatniego żyjącego świadka wydarzeń, które tu miały miejsce, więźnia Gross-Rosen, więźnia Hartmannsdorfu, więźnia Buchenwaldu, a wcześniej Poznania i Żabikowa, pana Romana Gierkę z Obornik Wielkopolski. To dla nas jest naprawdę wielkie przeżycie i wielkie wzruszenie, że pan Roman, 96-letnia osoba, żyjący świadek historii, był tak łaskaw i zaszczycił nas dzisiaj swoją obecnością. 96-letni świadek strasznych czasów wojny i obozów koncentracyjnych opowiadał o codziennym obozowym okrucieństwie, które dziś trudno sobie nawet wyobrazić. Ja byłem stale na tym zmianie, którą prowadził KPO Polak, Volksdeutsch, Nowak, prawdopodobnie z Poznania albo z Rawicza. Przykro powiedzieć, mordował, łopatą bił. Także z tej mojej grupy, gdzie myśmy tam borowali do otwory, było dwóch Belgów, to łopatą i tak zbił, że na drugi dzień nie przyszli do roboty i dowiedziałem się od kolegów, że zmarli w nocy. Taką potrafił bić. Mnie oczywiście też pobił. I w każdym razie, jak ze szpitala wróciłem na to zapalenie, to powiedział, gdzie byłeś, w szpitale byłeś. Do Bormaszyny, czyli wiercenie tym długim świdem, w każdym razie no, trzeba było wiercić. Na uroczystość odsłonięcia pamiątkowego pomnika przybyły m.in. rodziny nieżyjących więźniów obozów koncentracyjnych, przedstawiciele samorządów oraz wielu organizacji i stowarzyszeń, poczty sztandarowe, harcerze, szkoły i okoliczni mieszkańcy. Stoimy tuż obok tego miejsca, gdzie żyli, cierpieli, przeżywali ból ludzie, którzy zostali pozbawieni prawa do wolności, ale nie tylko. Pozbawiono ich również prawa do człowieczeństwa. Z tego miejsca wyruszyło ponad 1000 więźniów w marsz śmierci. Do Buchenwaldu doszła 1/4. Tragiczny los i okrucieństwo II wojny światowej obrazuje się przede wszystkim w cyfrach. Trudno mówić o ludzkim życiu poprzez cyfry. Ale to cyfry wyrażają jednak tragedię tamtego czasu. Przez 6 lat zginęło ponad 50 milionów ludzi. Przy tym pomniku będą mogli zatrzymać się nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale wszyscy przyjezdni. Dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Tutaj jest data 1944. Tutaj Polacy już od 1944 byli i ginęli tutaj, ponieważ wielu nie udało się z tego obozu powrócić do Polski. Pomnik poświęcony więźniom obozu będzie przypominał o strasznych czasach wojny i tym samym o tym, jak cenny jest pokój. Zakończyłem chciałbym powiedzieć, przytoczyć tylko 3 słowa. Pamiętajmy, dbajmy, czuwajmy. Dziękuję wszystkim za obecność. Specjalnie mnie cieszy młodzież, bo od młodzieży trzeba rozpocząć. Od młodzieży trzeba rozpocząć, tak wy to robicie, co mi się bardzo podoba. I wszystkim organizatorom za to dziękuję, a przede wszystkim czołowym harcerzom tutaj, którzy to urządzali. Dziękuję bardzo.